SLD rusza z kampanią informacyjną na temat Trasy Górna, zanim Platforma Obywatelska przypisze sobie wszystkie zasługi, mówił Dariusz Joński. Robimy tą kampanię informacyjną, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że pani prezydent Zdanowska w świetle zbliżających się wyborów za chwilę będzie chciała przecinać wstęgę. A wtedy, kiedy była wiceprezydentem, kiedy mogła odpowiadać za miasto, nie podjęła tej decyzji. Piszemy, budujemy z głową, dlatego że budowaliśmy to z głową i wiedzieliśmy od samego początku do końca, że ta inwestycja jest potrzebna nam, mieszkańcom Łodzi. Prezydent Hanna Zdanowska o projekcie Górnej wdrożonym przez Dariusza Jońskiego mówi: projekt niekompletny. Jeżeli powiem, że są dwie trasy donikąd były zaprojektowane, to chyba to już wystarczy. To było równoznaczne z tym, że mogliśmy utracić, a praktycznie było pewne, że utracimy dofinansowane unijne, ponieważ nie projektuje się tras donikąd. A po wyborach SLD zapowiada m.in. budowę dojazdówek do dróg szybkiego ruchu. Po drugie, ponad 100 milionów złotych przez 4 lata przeznaczymy na budowy dróg gruntowych. Po trzecie, będzie system Park and Ride w Łodzi, na który czekają mieszkańcy Łodzi, ale ci, którzy do Łodzi przyjeżdżają. Po czwarte, skonsolidowane drogi rowerowe, tak żeby łączyły ze sobą osiedla. To będziemy robić w następnej kadencji. SLD rozpoczyna kolportaż 100 000 ulotek o trasie Górna. Kierowcy mają tędy pojechać za 2 tygodnie.